Cześć, witam Cię na kolejnej mojej lekcji. Ja nazywam się Ukaziurek, a dzisiaj porysujemy w pańcie 3D. Na początek musimy sobie zadać pytanie, czym jest Olimpiada. No i oczywiście Olimpiada jest to największa na świecie impreza sportowa, która odbywa się co 4 lata. Przez 4 lata najlepsi sportowcy z całego świata we wszystkich sportowych dyscyplinach trenują, aby na tej jednej imprezie pokazać, że jest się. Najlepszy. Oczywiście my mamy naszych sportowców, którzy również świetnie reprezentują nasz kraj. Olimpiada jest ogromnym wyzwaniem psychicznym, fizycznym, dlatego też oglądając te zmagania, wielu osobom wydaje się, że to jest takie bardzo łatwe, a otóż nie, błąd. Ci ludzie trenują całe życie swoją. Dyscyplinę tylko po to, żeby pokazać, że są najlepsi w tym, co robią. Tak jak teraz Wy. Wy dzisiaj będziecie programistami, grafikami i dzisiaj sobie właśnie zrobimy logo olimpijskie. Na początek musimy sobie wyjaśnić, co oznacza ten symbol. Ten symbol to pięć związanych ze sobą pierścieni. Każdy pierścień jest innego koloru i to symbolizuje różnorodność, natomiast powiązanie pierścieni symbolizuje jedność ludzi zamieszkujących całą naszą planetę Ziemią. I dodam tylko tyle, że niebieskie koło symbolizuje Europę, czarne pierścień symbolizuje Afrykę, czerwony Amerykę, żółty Azję i zielony pierścień Australii. Okej, okay, tyle z teorii, to jest najważniejsze, co powinniście zapamiętać. W tym roku organizatorem olimpiady jest Tokio, dlatego dzisiaj też taki napis się pojawił. Ok, zaczynamy. No to zaczynamy. Na początku oczywiście uruchamiamy painta 3D. Dzisiaj w pańcie 3D popracujemy. Ok, i teraz na samym początku utworzymy sobie pierścienie. Możemy to zrobić na bardzo wiele sposobów, ale oczywiście ja wam dzisiaj pokażę taki najprostszy, bardzo sprytny. Klikamy kształty i wybieramy tutaj walec, ale on ma w środku taki otwór. Następnie na klawiaturze trzymamy Shift i rysujemy, powiedzmy takiej gdzieś wielkości prostokąt. Jeżeli puścimy, to już zauważyliście, że nie narysował się prostokąt. Tylko narysowała się taka rurka, ok? I teraz tą rurkę musimy chwycić i ją zdecydowanie zmniejszyć, a powiedzmy do takiej wielkości. Teraz chwytamy tutaj za ten przycisk i obracamy o 90 stopni. Dobrze, mamy nasz pierwszy pierścień i on już będzie dobry, już prawie wszystko mamy gotowe. Ponieważ jeżeli rzeczy się w programowaniu czy w grafice powtarzają, to oczywiście będziemy je kopiowali. Klikamy raz w nasz element, żeby się zaznaczył. Naciskamy Ctrl C, odklikamy lewym przyciskiem myszki i klikamy Ctrl V. Teraz chwytamy lewym przyciskiem myszki, przeciągamy te skopiowane koło, bo one zawsze wklei nam się na kopiowany element. Więc je ja tutaj postawiłem i żeby one było zatwierdzone, trzeba kliknąć. OK. I teraz jest zatwierdzone. Ponieważ że skopiowaliśmy, więc w pamięci komputera dalej została informacja o tym pierwszym kole, więc wystarczy nacisnąć Ctrl V. I znowu wkleił nam się nowy obiekt na miejsce tego, którego skopiowaliśmy. Czyli przesuwamy, widzicie, mamy trzecie. Cały czas kopiujemy ten pierwszy obiekt. Klikam, te dwa są zatwierdzone. Znowu Ctrl V i tak robimy jeszcze raz. A widzicie, nie kliknąłem, więc się nie wkleił. Odklikamy, Ctrl V i przeciągamy. Znowu trzeba kliknąć. OK, mamy pięć naszych pierścieni. Jeżeli mnie wcześniej słuchaliście, to będziecie wiedzieli, że te pierścienie są odpowiedniego koloru, więc musimy je pokolorować. Do tego użyjemy zakładki pędzel i wybierzemy sobie wiadro. I klikamy w pierwszej pierścień, kolorujemy go na kolor niebieski. Następny kolor jest czarny, więc zmieniamy kolor. Klikamy jest kolor czarny. Kolejny Amerykę symbolizował kolor czerwony, następny mamy kolor żółty, który symbolizował Azję. I na samym końcu kolor zielony, który reprezentował jaki kraj? Australię. Tak pewnie wszyscy słuchali pewnie wiedzą. No dobra. I teraz co będziemy robić? Teraz musimy dobrze poukładać. Więc klikamy zaznaczenie i każdy symbol najeżdżamy w odpowiednie miejsce. Przypomnę tylko tyle, że górny rząd trzech pierścieni się nie dotyka. One nie są tak ustawione jak znaczek Audi, pewnie znacie, tylko są w pewnej odległości od Ciebie. Oddalamy je. OK. I teraz. Ten dolny dopiero łączy wszystkie nasze elementy w ten sposób. Musicie je ustawić tak, żeby tutaj były jednak takie malutkie przerwy. Ok? Nie jest to trudne, ale warto, żeby poświęcić chwilkę czasu, żeby jednak to zrobić dobrze. Dobrze, mniej więcej coś takiego, i zobaczcie, już prawie mamy gotowy symbol. Ale uwaga. Jeżeli ja go teraz sobie zaznaczę całego, ok, i chwycę ten guzik, i będę je chciał przesuwać do przodu, do tyłu, zobaczcie, co się dzieje. Ponieważ one są w tej samej płaszczyźnie, to pojawiły się takie brzydkie błędy, tak naprawdę, bo komputer y, musi pokazać dwa różne kolory na tej samej płaszczyźnie i nie wie, co zrobić, więc brzydko to wygląda. Żeby usunąć ten element, popatrzcie, co zrobimy. Ja to puszczę. Przybliżę i teraz odkliknę zaznaczenie, kliknę pierścień żółty raz, chwycę za ten element i troszeczkę wypchnę go do przodu. ok? Ale ja to zrobię tylko troszeczkę tak o właśnie, żeby tak jakby tylko jeden piksel wskoczył, żeby te kółko było troszkę z przodu i dokładnie to samo zrobimy z zielonym. Cyk jest OK i już teraz. Jak zobaczycie, nie mamy tego błędu. Dobra. No i teraz jeszcze powiedzieliśmy, że zrobimy sobie wyraz. Ok. Wyraz, oczywiście, będzie Olimpiada Tokio 2001. Tekst w Panti 3D tworzymy w zakładce. Tekst to nie była niespodzianka, ale weźmiemy sobie tekst nie 2D płaski, tylko weźmiemy tutaj tekst 3D. Ok. I teraz zaznaczamy sobie pole, gdzie go chcemy napisać. I piszemy. Olimpiada Tokio 2020. Ja napisałem to e, trzymając Shift albo Caps Lock. Chodzi o to, że jak widzicie, są same duże litery. Teraz zaznaczę sobie cały mój tekst i może go sobie tutaj troszeczkę pogrubię. Na pewno go sobie powiększę. No, w moim przypadku na 90 dam. I oczywiście wyśrodkuję. Dobrze. Odklikam. Zmiany zostały zatwierdzone. Ustawię go sobie tutaj na środku. OK. I mi się wydaje, że tak to będzie całkiem OK wyglądało. No i teraz taka mała niespodzianka. Co z tym zrobimy? Popatrzcie. Jeszcze troszkę wyrównam. OK. Kartka mnie denerwuje, nie chcę tej kartki, więc klikam zakładkę Canva i tutaj wybieram wyłącz. Popatrzcie, mam takie szare tło, nie mam mojej kawy. Mogę to sobie wszystko zaznaczyć, powiedzmy ustawię to sobie w tym miejscu. Ok, i mój projekt jest już gotowy, ale co z nim zrobimy? Zrobimy z tego animację, bo też to chcieliśmy zrobić. Klikamy menu, następnie Zapisz jako. I wybieramy film. I popatrzcie, tutaj od razu nam pokazuje, co możemy sobie zrobić z tego. Tu mamy różnego rodzaju wersje do wyboru. Okay? Każdy sobie może wybrać, jaki chce. Ja sobie wybiorę, może taki gibający na lewo i na prawo. I teraz. Tutaj mnożnik szybkości, czyli jak szybko ma się to robić. Mi się wydaje, że w moim przypadku ta prędkość jest całkiem ok. Natomiast liczba pętli, to jest ile razy on to powtórzy i potem wyłączy się filmik. Ja bym chciał troszeczkę więcej. Może niech jest 5 razy. Ok, 5 razy to samo zrobi. No i teraz wystarczy to zapisać. Klikamy, zapisz. Wybieramy sobie, ja wybiorę po prostu pulpit, ale Wy oczywiście możecie wybrać gdzieś indziej. Zmieniamy tutaj nazwę na animacja, logo i dajemy zapisz. I teraz tak, ponieważ każdy program nie potrafi odczytać projektu 3D. Dlatego teraz Paint 3D musi zrenderować wszystko, co utworzyliśmy. A to, co utworzyliśmy, to jest tak naprawdę projekta 3D, więc teraz Paint renderuje, czyli skleja wszystkie informacje do formatu wideo. I to, co widzicie, co się dzieje za nami, to po prostu jest zatrzymywanie projektu, robienie zdjęcia, układanie tych zdjęć w jednej kolejności, na końcu zostanie to wszystko ładnie sklejone i w ten sposób dopiero powstanie fajny film a tak naprawdę taki jakby gif taka animacja e, Którą utworzyliśmy No i mam nadzieję że wam to wyjdzie Jeszcze lepiej niż my oczywiście napisy możecie sobie pozmieniać Możecie robić innego rodzaju rzeczy A ja pokażę wam jak to teraz wygląda to się zapisało ja tutaj painta Zamknę Więc będziemy zapisywali e, tutaj to co zostało w pamięci cache I tu mam jak widzicie na pulpicie Mój filmik no, i tak wygląda nasza animacja. Ja uważam, świetnie to wygląda. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się gorąco. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to kliknij subskrypcję. To oczywiście pomaga mi się rozwijać. Nie zapomnij o komentarzu i dzięki temu ja będę tworzył jeszcze lepsze filmiki specjalnie dla Ciebie. Cześć.